Proszę Państwa, mówimy o tych blaskach takich faryzejskich, prawda? Że to piękne, że to takie ładne jest, błyszczące, prawda? No, piękne, ładne, błyszczące. No. Jakoś tak ten 23 rozdział Ewangelii Mateusza nie dociera do ludzi, nie dociera. Faryzeusze i Saduceusze, będę chyba musiała, proszę Państwa, przeczytać. Faryzeusze i Saduceusze. Dlaczego ludzie nie mają Pisma Świętego? Dlaczego ludzie ze sobą nie mają Pisma Świętego? Dlaczego ludzie nie uznają Pisma Świętego? Nie mają Pisma Świętego. Nie noszą. Nie noszą. Nie wolno tak. No, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom. Ekstra. Zrobimy sobie herbatkę. Jaka jest prawda? Jaka jest prawda? Właśnie. Jaka jest prawda? Rzeczywista, jaka jest prawda? Szokujące ustalenia dziennikarzy śledczych. Niemcy przerażone. Szef internetu. Nowe rozdanie. Nowe, nowe, proszę Państwa. Czerwone wiadomości. Tak, czerwone wiadomości. Które budowały swoje w Polsce i chcą je nadal utrzymać.
Czy te decyzje, które zapadały w czasach rządu Donalda Tuska je wykopać, były podejmowane z uwzględnieniem wyłącznie interesu Polski? Zapraszam na materiał. Niemieckie fundacje polityczne w Polsce. Większość z nich funkcjonuje w naszym kraju od początku transformacji ustrojowej. W początku lat 90. Fundacje niemieckich partii miały takie zadanie, jak gdyby pomaganie w wejściu do Europy krajów, które były pod władzą komunistyczną i które nie miały wypracowanych pewnych standardów. Natomiast z czasem oczywiście te fundacje są punktem oparcia dla sympatii i antypatii swoich macierzystych partii. Niemieckie fundacje polityczne finansowane są z budżetu niemieckiego, a wielkość dofinansowania zależy od wielkości reprezentacji partii politycznej w Bundestagu. Obecnie w Niemczech funkcjonuje 6 tego typu organizacji. 5 z nich funkcjonuje również w naszym kraju. Są to Fundacja Konrada Adenauera, ideowo blisko związana z rządzącą od 2005 roku niemiecką CDU. Fundacja imienia Friedricha Naumana, wspierana przez liberalną FDP. Fundacja imienia Heinricha Bolla. Co to ciekawe, to już wiesz, się wpieprza. Za dużo tego jest. Wspierana przez socjaldemokratów z SPD i Fundacja imienia Róży Luksemburg. A to ci mało było, że ksiądz Rydzyk ci tłumaczył? Niemieckie fundacje, co się kryje w tym cieniu, są także narzędziem niemieckiej polityki. Tylko w Polsce panuje taka naiwność, że fundacje są po to, żeby, nie wiem, kulturę upowszechniać czy zajmować się jakimiś kwestiami ogólnodemokratycznymi. Nie, one są także elementem niemieckiej polityki zagranicznej i historycznej i ją prowadzą. W 2009 roku ówczesny wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Waldy Dzikowski w wywiadzie radiowym stwierdził, że fundacje niemieckich partii prowadzą w Polsce większą działalność intelektualną w dziedzinie polityki niż wszystkie polskie partie razem wzięte. I jak dodał, Fundacja Adenauera ma rocznie 100-200 milionów euro na ekspertyzy, kongresy, wydawanie książek. To jest dobry kierunek. Niemieckie fundacje polityczne, ale nie tylko polityczne, bo również niemieckie firmy mają swoje fundacje. Od początku lat 90. prowadziły zorganizowaną akcję finansowania polskich polityków, przede wszystkim polityków związanych z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, ale również Unią Wolności. Te inwestycje bardzo się opłacały niemieckim politykom, ponieważ w dużej mierze ci polscy politycy finansowani przez Niemców reprezentowali niemieckie interesy tutaj w Polsce. Jeśli spojrzeć na Donalda Tuska i jego rząd z perspektywy tego, co się stało latem 2014 roku, czyli przesądzenia jego wyboru na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, to cała jego druga kadencja wygląda, jakby było to jedno wielkie przygotowanie do objęcia tego stanowiska i zapłacenie za to stanowisko biernością, udawaniem albo wręcz korzystnymi dla Niemiec i ich interesów decyzjami politycznymi. Niemiecka dyplomacja publiczna jest bardzo skuteczna, potrafi zabiegać o interesy gospodarcze Niemiec, a takie interesy jak na przykład budowa Nord Stream, czy kwestia podejścia do Świnoujścia, czy kwestia stoczni, a to wszystko było załatwiane przy pomocy lobbingów, które w dużej mierze prowadzono w sposób nieoficjalny, nie kanałami dyplomatycznymi, ale przy pomocy niemieckich fundacji politycznych czy gospodarczych. Ta dyplomacja, tak zwana publiczna, okazywała się zabójczo skuteczna. Takim przykładem było doprowadzenie do, w końcówce rządów Ewy Kopacz, do bardzo niekorzystnej umowy o Odrze granicznej, która de facto blokuje Polakom żeglugę śródlądową, zaopatrywanie portów na Bałtyku. Sprawa stoczni. De facto od początku lat 90. polskie stocznie były wygaszane w interesie niemieckim. A stocznia w Szczecinie, stocznia w Gdyni, stocznia w Gdańsku, tą produkcję w dużej mierze przejęły stocznie niemieckie, stocznie dalekowschodnie, dzięki lobbingowi niemieckiemu. Wypowiedź ówczesnego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z listopada 2011 roku, wygłoszona podczas wizyty w Berlinie. I will probably be the first Polish foreign minister in history to say so, but here it is anyway. I fear German power less than I'm beginning to fear
German inactivity. Rąbka tajemnicy, jak Niemcy budują wpływy w Polsce i w jaki sposób do polskich polityków przepływały niemieckie pieniądze, uchylił w 2014 roku jeden z czołowych polityków KLD, a później Platformy Obywatelskiej, Paweł Piskorski. Coście. W książce Między nami liberałami podał przykład Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, założonego przez środowisko KLD z Januszem Burgiem i Januszem Lewandowskim na czele. Ona się jeszcze nie dorobiła? Przykład to Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Starano się zapewnić różnego rodzaju pomoc, żeby tej instytucji jak najbardziej wzmocnić. O jakiej pomocy mówisz? Chociażby o dotacje z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, której z nominacji Bieleckiego zostałem szefem. Tworzyłem ją i byłem jej pierwszym szefem z polskiej strony. Wtedy ta fundacja była wyposażona w gigantyczne pieniądze. Miała 500 000 000 marek z tak zwanego funduszu Jumbo, czyli kredytu, którego Niemcy użyczyli Gierkowi. Rząd Mazowieckiego umówił się z Kolem, że tego nie będzie zwracał. Zgodnie z porozumieniem to 500 000 000 marek zostało włożone w Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, która miała realizować swoje zadania na terenie Polski. Wśród setek zrealizowanych projektów były też dotacje na Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Ile milionów marek? Paweł Piskorski opisywał również finansowanie KLD przez agenta służb komunistycznych, biznesmena Wiktora Kubiaka i innych sponsorów. Czasami słyszałem od Donalda, że jutro, pojutrze czy w najbliższym czasie przyjdą pieniądze od sponsora, no ale rzeczywiście nie wchodziłem nigdy w to, co to za sponsor, jakie pieniądze, ile tych pieniędzy, jak wyglądają rozliczenia. Rzeczywiście nie miałem o tym najmniejszego pojęcia, ale że te pieniądze były i to w dużych ilościach, no to tak pośrednio słyszałem, bo tam właśnie o jakichś torbach, w których Donald te pieniądze przynosił, prawda? A jak mówię, przede mną to ściśle ukrywano. Przyjmował różnego rodzaju użyteczne w kampanii wyborczej rzeczy, jak na przykład samochody do jeżdżenia od biznesmenów i to wiedzieli wszyscy w KLD, to nie jest żadna tajemnica. Współpraca liberałów z Kubiakiem była rzeczą zupełnie jawną. To Donald mnie zaprosił któregoś dnia na spotkanie właśnie w Mariocie. Tam byliśmy bardzo życzliwie przyjęci właśnie przez pana Wiktora Kubiaka, którego przedstawiono mi jako przedsiębiorcę zagranicznego. Wtedy jeszcze nie mówiono o tym, że jest również właścicielem czy organizatorem kasyna gry. Nie łączyłem tego faktu, że Kubiak... O, widzisz, o, co wychodzi, że to dziadostwo w tym kasynie, widzisz? Przyszła Marta Dobosz i proszę już pani nie będzie wchodziła, bo pani jest podejrzana. Czyli taka inwigilacja jednostronna, że Marta Dobosz o niczym nie wie, ale ona jest niepuszczana. Zarzuty byłego działacza PO Pawła Piskorskiego dotyczyły przyjmowania przez partię Donalda Tuska pieniędzy od niemieckiej CDU. Oni mieli pieniądze, prowadzą działalność wywrotową, są to mafie złodziejskie, że nigdy Świadków Jehowych żadnych świętych to by nie chciał. Taka blondyna prowadzi kasyno, proszę, potworek, stary temat, prowadzi kasyno i ona udaje, że nic nie wie. Ja mówię, niech pani poprosi kierowniczkę, a z paznokciami, z pazurami przyszła do Marty Dobosz, żeby wyjaśniła, do kiedy ona ma być niewpuszczana do kasyna, bo tam połowa ludzi niewidziana jest. Przecież jak ktoś przyjdzie na wernisaż jakichś takich biedaków, to po co mają przychodzić, wypijać wino, jak mogą nie przychodzić? Bez powodu, bez przyczyny. Wiosną 2014 roku, gdy Paweł Piskorski ujawniał w mediach rewelacje dotyczące finansowania KLD przez niemieckie CDU, ówczesny premier Donald... Nie może być tak, że żyją kosztem ludzi, a jeszcze zasłaniają się tym, że oni kosztem ludzi nie żyją, bo oni dostają pieniądze od Niemiec, prawda? To nie może być tak, bo zwykły obywatel to samochodu w prezencie nie dostanie, a tu dziadzisko nie dość, że ma pełno forsy, to jeszcze dostanie samochód i nie jeden i tak sobie żyje zadowolony. To jak on ma nie kręcić, jak on ma nie kłamać, jak on ma czegoś tam nie dopowiedzieć, tak, żeby były dwa światy co najmniej i żeby nikt o tym krętactwie nie wiedział. Bo nie ma takich przepisów, które to umożliwiają.
tryb wyborczy dotyczy kandydatów. Ja nie kandyduję w tych wyborach. Nie jest to prawda. Nie widziałeś? Polityka jest brudna. Bogiem tego świata jest diabeł. Żebyś wcześniej o tym wiedziała, byś sobie zaoszczędziła nerwów. Próbowaliśmy porozmawiać z nim na ten temat. Musisz pan pytać pełnomocnika. A kto był pełnomocnikiem wyborczym? To niech pan spojrzy w dokumenty. Ja nie. No właśnie, ja sprawdzałem i wynika z nich, że pan. Nie. To źle pan zrobił. Nie wycofał. Powiedział ble, głupoty gadać. Tak, ale to sam podejmował decyzję. Chwileczkę, ale dlaczego pan nie pozwał Pawła Piskorskiego w związku z jego? Ale sztab nie istnieje. Ale jak do sztabu? Przepraszam, halo. Panie pośle, halo. Się wyłącza, bo to żyją, tak więc on do ciebie zadzwoni, a ty do niego nie zadzwonisz, on się wyłączy. I są te banki europejskie, tak, pożyczki krótkie, za które miał się wziąć Ziobro. To jest wszystko dziadostwo, złodziejstwo, krętactwo. Niesamowite to jest. Proszę to wszystko usunąć. No i Ziobro się wziął do roboty, ale Duda mu przeszkodził, bo przecież Janek Maciej Witek mówił, że Duda to jest ukraińskim Żydem. Ja mówię, słuchaj, to mi nie przeszkadza, ale no jest tutaj hamowanie, jest tonowanie, jest przeszkadzanie, jeden drugiemu przeszkadza i nic nigdy do końca nie wiadomo, aż na samym końcu ludzie się dowiadują, kto od kogo miał pieniądze. Na samym końcu ludzie się dowiadują, prawda? A tak to jest tonowane, jest przeszkadzają, jest tak, oponowane. Jarosław Kaczyński odrzucił rolę bycia takim Beniaminkiem niemieckiej CDU, no to tyle PO to zaakceptowała. Platforma Obywatelska i projekt. A tu nasz oszuści się całują, jak faryzeusze, pachnący oszuści, złodzieje, błyszczący, lśniący. Według oficjalnych danych 96% funduszy pochodzi z niemieckiego rządu federalnego i lokalnego. Jeden film nam wystarczy, żebyśmy wszystko wiedziały. Jeden film. Konferencje finansowane z pieniędzy Fundacji Konrada Adenauera. Na przykład Donaldowi Tuskowi fundacja opłaciła bilet lotniczy z Warszawy do Mediolanu i z powrotem, a także do Berlina, oba w 2004 roku. Były to dwa spotkania, jedno z liderami Europejskiej Partii Ludowej, drugie z liderami CDU. Podobne loty w latach 2002-2004 Fundacja Konrada Adenauera opłacała także innym politykom Platformy Obywatelskiej, wśród nich m.in. Grzegorzowi Schetynie czy Janowi Rokicie. Zapytaliśmy przedstawicieli Fundacji Konrada Adenauera o szczegóły wspomnianych spotkań finansowanych przez niemiecką fundację. Prosimy o wyrozumiałość, że w sprawie wydarzeń, o które pan w swoim mailu zapytuje, nie jesteśmy w stanie przesłać dokładnych informacji. Miało one miejsce ponad 10 lat temu i dokumentacja ich dotycząca została już zniszczona. W wypadku PO, no to cała ścieżka kariery Donalda Tuska no, pokazuje, jak można skorzystać z takiej roli ulubieńca niemieckiej CDU. To ma swoje konsekwencje. Znaczy to potem powoduje, że zdolność do wyraźnego podkreślania różnicy interesów tam, gdzie ona występuje między Polską a Niemcami, jest odpowiednio słabsza. No, tak jest zawsze w życiu. Jeżeli jest się obsypywanym jakimiś łaskami, zaszczytami, no to później trudno o partnerstwo. Fundacja Konrada Adenauera w ubiegłym roku czynnie zaangażowała się w obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego, które stanowiły manifestacje przeciwko rządom PiS. Uroczystości te współorganizował Urząd Miasta Gdańska na czele z Pawłem Adamowiczem, wieloletnim działaczem Platformy Obywatelskiej. Wojna w dalszym ciągu to jest, kwotą jak nie psychologiczna, polityczna, zimna. Wielokrotnie próbowaliśmy porozmawiać z przedstawicielami Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Nikt z fundacji nie chciał z nami rozmawiać przed kamerą, mimo próśb telefonicznych i osobistych. No my to nie podchodziliśmy do tego jako do
wspierania obchodów jubileuszowych, tylko konkretnie wspieraliśmy konferencję naukową. Mam nadzieję, że fundacja nie była świadoma, czemu służą jej fundusze. Natomiast jeśli w sposób świadomy zaangażowała się w celebrowanie rocznicy związanej z Trybunałem Konstytucyjnym, w czasie, gdy wokół tego Trybunału trwały bardzo ożywione kontrowersje, wskazywać by mogło na działanie z premedytacją, a przed takim działaniem każda zagraniczna fundacja, zwłaszcza fundacja niemiecka w Polsce, powinna się strzec. Jestem przekonany, że to nie jest żadnym przypadkiem właśnie, że prezydent Adamowicz, no, czyli bezpośredni poplecznik, że tak powiem, no, kapciowy Donalda Tuska, otrzymuje wsparcie finansowe z Niemiec w sprawach dotyczących ważnych sporów wewnątrzpolskich. Jest to z pewnością no, mieszanie się wewnętrzne sprawy polskie, ale na zaproszenie samej strony polityków uczestniczących w polskim życiu politycznym. No więc ten związek Tuska, jak mówię, sprzed ponad ćwierć wieku. Związek Tuska. Jedziemy do domu. Odciskającą się negatywnie, moim przekonaniu, na polskim życiu politycznym. Zaangażowanie się organizacji wspieranej przez partię kanclerz Niemiec Angeli Merkel w wewnętrzny spór polityczny w Polsce to nie jedyna kontrowersja. Fundacja Adenauera na swojej stronie internetowej uważnie obserwuje aktualną sytuację polityczną w Polsce i niejednokrotnie wypowiada się przeciw polityce polskiego rządu. W jednej z relacji z Hanoweru z okazji 25-lecia polsko-niemieckiego porozumienia sąsiedzkiego wypowiadał się m.in. Ulrich Adrian, do niedawna korespondent niemieckiej telewizji ARD w Warszawie. Sytuacja w Polsce zmieniła się drastycznie od listopada ubiegłego roku wraz z wyborem narodowo-konserwatywnej partii PiS, ponieważ rząd od przejęcia władzy uchwalił szereg ustaw ograniczających niezależność Trybunału Konstytucyjnego i mediów. Ta wypowiedź była niezwykle perfidna i przemyślana, dlatego że dziennikarz ten doskonale wiedział, że zaczynając czy określając cokolwiek jako narodowe, narodowo-konserwatywna partia, zaczynając od słowa nacjonal, że będzie się to od razu każdemu Niemcowi kojarzyło z nacjonalsocjalismus, czyli narodowsocjalizm, a więc hitleryzm. Fundacja Konrada Adenauera angażowała się po konkretnej stronie w wyborach prezydenckich w Polsce w 2010 roku. Przewodniczący fundacji Hans-Gerd Pöttering w wywiadzie dla Rzeczpospolitej jednoznacznie opowiedział się po stronie Bronisława Komorowskiego. Cieszę się, że prowadzi Bronisław Komorowski. Spotkałem go wiele razy. Nadal jesteśmy w kontakcie. On jest stronnikiem silnej Polski w silnej Europie. Cenię go i życzę mu wszystkiego najlepszego w drugiej turze. Oprócz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce działają również inne organizacje finansowane z budżetu niemieckiego. Do takich należy Fundacja Friedricha Naumanna, finansowana przez liberalną partię FDP, do niedawna koalicjanta CDU Angeli Merkel. Zdaniem byłego działacza KLD Krzysztofa Wyszkowskiego, fundacja ta wspierała finansowo Donalda Tuska. Donald, zdaje się, właśnie z Lewandowskim byli w Niemczech, w fundacji Neumanna i otrzymali stamtąd bardzo poważną pomoc finansową, materialną. Nagle pojawiły się skrzynie z meblami eleganckimi, pojawiły się wyposażenie właśnie tam, komputery, telefony, prawda, wszystko nowiutkie. Ja wtedy rzeczywiście myślałem, że być może wszystko rzeczywiście finansuje ten Wiktor Kubiak, ten agent SB, ale po czasie, jak mówię, dowiedziałem się, że to jest od Neumanna, od Niemców. No czyli oprócz CDU, kongres finansowany był również przez inną partię niemiecką, a w każdym razie przez fundację, która należała do tej partii. No oczywiście nie ma co ukrywać, w poważnych państwach, jakim są Niemcy, przekazywanie za granicą innej zagranicznej organizacji politycznej musi być dokonywane za wiedzą i zgodą służb specjalnych, czyli przez w tym wypadku Bundesnachrichtendienst. I to powoduje trwałe uzależnienie polityczne już od darczyńcy.
Obecnie Fundacja Naumana nie ukrywa, że wspiera ugrupowanie Ryszarda Petru. W spocie zrealizowanym przez Fundację Naumana i zamieszczonym na jej stronie internetowej, Polska rządzona przez PiS to kraj niedemokratyczny, dla którego ratunkiem będzie właśnie Ryszard Petru i jego partia. Fundacja Friedricha Naumana współpracuje z innymi organizacjami w Polsce, w tym m.in. z Fundacją Projekt Polska. Ta działająca od 2007 roku organizacja co roku jest dofinansowana pokaźną kwotą przez Fundację Naumana. Prezesem Projekt Polska jest Paweł Ciacek, związany z Instytutem Obywatelskim, think tankiem Platformy Obywatelskiej. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że ludzie, którzy są w Polsce publicystami, dziennikarzami czy posiadają think tanki, to są ludzie głównie finansowani przez Niemcy i reprezentujący tak naprawdę niemiecki punkt widzenia. Znałem publicystę polityki, który w mojej obecności powiedział kiedyś o sobie, że jest przedstawicielem niemieckiej opinii publicznej i wcale mnie to nie dziwi. To jest człowiek, który więcej pieniędzy zarabia dzięki wykładom w Niemczech, dzięki udziałom w dyskusjach panelowych, niż płaci mu jego macierzysta redakcja. Kontrowersje dotyczące finansowania przez niemieckie fundacje przedsięwzięć, w których uczestniczą polscy politycy, wzbudza także działacz Platformy Bogdan Klich. W 2003 roku wyraził on swój sprzeciw wobec uchwały dotyczącej reparacji Niemiec na rzecz Polski. Nie byłem wtedy w parlamencie. Ale pan wypowiadał się na ten temat publicznie. Nie byłem w parlamencie, byłem w parlamencie europejskim. Ale wypowiadał się pan na ten temat jeszcze zanim ta uchwała została podjęta. W ostatnich tygodniach daje się zaobserwować w Sejmie bardzo niebezpieczna tendencja. Tendencja do podważania kolejnych pozytywnych wymiarów współpracy polsko-niemieckiej. Jednostronna deklaracja rządu PRL z 1953 o zrzeczeniu się dalszych roszczeń z puli radzieckiej jest w zasadzie zamknięciem polskich roszczeń, czy tego chcemy, czy nie. Nie jest to prawdą. Jak udowadnialiśmy niecały rok temu w magazynie śledczym, wspomniana deklaracja z 1953 roku nie jest podstawą do zrzeczenia się roszczeń ze strony polskiej. Bogdan Klich jednak powielał to kłamstwo. Nie pamiętam, o którą uchwałę chodzi, powiem panu szczerze. I chyba to... Musiałbym sobie przypomnieć. Już w 2004 roku media sugerowały, że zachowanie Bogdana Klicha wiązało się z tym, że od 2001 roku był on dyrektorem Instytutu Studiów Strategicznych. Instytutu, który regularnie współpracuje z dwiema niemieckimi fundacjami, Friedricha Naumana oraz Konrada Adenauera, i jest przez nie dotowany. Od 2008 roku prezesem Instytutu jest żona Bogdana Klicha, Anna. To prowadzi do takiej polityki układanej, znaczy polityki młodszego brata. Na dłuższą metę dla suwerenności danego kraju to jest niedobre. Uważam, że jest to konieczne z punktu widzenia interesów państwa i bezpieczeństwa państwowego, żeby polskie instytucje, odpowiednie instytucje, w tym oczywiście służby specjalne, a również prokuratura i, że tak powiem, i parlament po prostu, może zupełnie bezpośrednio, przeprowadził dochodzenie w tej sprawie, w jaki sposób w tym wypadku Kongres Liberalno-Demokratyczny, ale być może i inne ugrupowania polityczne były finansowane z zagranicy, co z tego wynikało, jakie zobowiązania. Trudno się nie zgodzić z tymi, którzy wskazują, że należy otwarcie postawić pytanie, czy działanie fundacji finansowanych przez państwo niemieckie jest przejawem lobbingu politycznego, czy też nosi już znamiona swoistej politycznej korupcji. To wszystko w dzisiejszym programie. Ja państwa zapraszam za tydzień. Tymczasem mogą do mnie państwo pisać na adres anita.gargas@tvp.pl. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Proszę być z nami, proszę. Proszę koniecznie z nami być do końca. Proszę Państwa, co u nas tu się wyprawia? Tak. Radio Konchita, proszę być z nami. Wszechmogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, spokojnego wieczoru, błogosławionej niedzieli. Krystyna Sknurowa z parafii świętych Cyryla Metodego. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Boże, Boże, Boże! To pieśń, która wprowadza nas już w jutrzejszą, a w zasadzie dzisiaj rozpoczętą uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Również spotykają się słuchacze Radia Maryja w poszczególnych miejscowościach w ramach lokalnych spotkań rodziny Radia Maryja. W Biłgoraju, Oławie, Lublinie i w Toruniu. W Biłgoraju w parafii świętego Jerzego jutro od godziny 14 adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona o 16 mszą świętą. Terenowe biuro Radia Maryja w Oławie, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia, zaprasza 12:30 modlitwa różańcowa, o 13 msza święta. Koło Przyjaciół Radia Maryja w Lublinie zaprasza natomiast jutro do parafii świętej rodziny o 10 msza święta. I w Toruniu uroczystości
odpustowe parafii Chrystusa Króla o godzinie 13, a wcześniej o godzinie 12 także zapraszamy do sanktuarium świętego Jana Pawła II i Maryi Gwiazdy Ewangelizacji na mszę świętą, również z uroczystości Chrystusa Króla, która rozpoczyna jednocześnie konferencję Pamięć i Nadzieja. Konferencja odbędzie się w Kaplicy Pamięci, Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników, czyli na dolnym poziomie sanktuarium. Tam wraz z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej, a także środowisk żydowskich będziemy mówić na temat Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Zapraszamy Państwa serdecznie, a teraz już 18. Łączymy się duchowo z Ojcem Świętym i polecamy wszystkie jego intencje. Abyście nikogo na ziemi nie nazywali Ojcem Świętym. Ojciec, wszystko zgodnie ze Słowem Bożym. Po żydowsku, rozumiesz, to odwrotnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bożemu miłosierdziu polecamy naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać, modliła się Jadwiga z mężem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone, w których gościć będziemy prelegentów 10. Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia, który obecnie odbywa się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Początek rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30.